naprawdę całokształt, no, zdobył dzisiaj punkty, które z całą pewnością są cenne. Zobaczymy, najprawdopodobniej w tym biegu mu się to uda. Nie udało się z pierwszego pola Kościeszy dwukrotnie, no to może z czwartego będzie lepiej. Tym razem przy krawężniku Emil Sajfuddinow, dalej Holder, Buczkowski i właśnie wspominany przez nas Robert Kościecha. Proszę, pusta ławka i wcale nie rezerwowych ławka w Parku Maszyn w Bydgoszczy. No, 41 do 37 to oznacza, że bydgoszczanie muszą wygrać, albo przynajmniej powinni ten wyścig zremisować, aby mieć nadzieję na to, że tego meczu nie przegrają. Ale każde zwycięstwo Unibaksu w tym biegu spowoduje, że to torunianie będą się cieszyć ze zwycięstwa. Sajfuddinow i Buczkowski, bydgoszczanie na czele, ale po zewnętrznej rozpędza się Kościecha. Czy jest na tyle szybki Robert Kościecha dzisiaj? Tak, wyprzedza w tej chwili Krzysztofa Buczkowskiego, ale Buczkowski bliżej krawężnika będzie wychodził z tego drugiego łuku, tak jak powinno się to robić w Bydgoszczy. Na czele Sajfuddinow, teraz Kościecha traci trzecie miejsce na rzecz Chrisa Holdera. Holder musiał przymknąć gaz za Buczkowskim. Kościecha próbuje po zewnętrznej. Będziemy mieli emocje w ostatnim wyścigu, bo jeśli w takiej kolejności dojadą do mety teraz żużlowcy w gonitwie 14, to w całym meczu będziemy mieli remis. Myślę, że Chris Holder będzie chciał zrobić wszystko, aby do tego nie dopuścić. Z kolei Buczkowski jak lew będzie bronił zajmowanej przed siebie drugiej pozycji na czele. Zupełnie niezainteresowany tym, co dzieje się za jego plecami. Powiększający przewagę Emil Sajfuddinow. Drugi jest Krzysztof Buczkowski. Czy tak dojadą do mety? Tak. Jeszcze skontrolował spojrzeniem w prawą stronę Buczkowski, gdzie jest Chris Holder. Sajfuddinow zwycięża i on dopisuje do swojego dorobku kolejne trzy punkty. Na stojąco obserwowali tę rywalizację kibice na stadionie w Bydgoszczy, bo gospodarze doprowadzają do remisu po 42. Tak, i mecz zaczyna się od początku. Można powiedzieć, że kończy się od początku ten mecz. W zasadzie się kończy i zaczyna. Świetnie ze startu pojechali bydgoszczanie. Emil Sajfuddinow wyjechał jako pierwszy, objął prowadzenie. Krzysiek Buczkowski rewelacyjnie bronił się najpierw przed Kościechą, następnie przed Holderem. Torunianie próbowali, robili co mogli, niestety nie udało się odrobić zawodnikom z Torunia. Tutaj Robert Kościecha pojechał bardzo szeroko, był moment, że wydawało się, że wyprzedzi Krzyśka Buczkowskiego, ale ten drugi łuk ma to do siebie, że ci zawodnicy, którzy jadą przy krawężniku, oni jadą bardzo szybko i na tym w zasadzie Robert Kościecha stracił. Wszedł w kolejny łuk bardzo szeroko i nic więcej zrobić nie mógł. Holder bardzo blisko się tutaj trzymał Buczkowskiego, ale Buczkowski cały czas kontrolował to, co się dzieje na to, że Emil poza zasięgiem, w zasadzie z przodu. Rewelacyjnie pojechali bydgoszczanie.